Jacku. Cześć, witajcie. Siemanko. Dzisiaj razem z Jackiem będziemy łowić sandacze nad rzeką. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zapraszam na film. Jak ty nie złowisz sandacza, to ja też go nie złowię. No właśnie, może sobie głębiej spłyniemy. W sensie dalej w dół. No nie wiem, na tą ostatnią się ustawię. No właśnie. Jest ryba, ładna ryba. W ogóle nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść do góry. Ale ładna ryba. Trzyma się głęboko. O, szczubel, ale ładny szczubel. Ładny szczupły. Z boku jest tak zaczepiony. A już odpuścił. A ja nie mam stalki, kurczę. Ale chyba nic się nie wydarzy, chyba że mocno jakoś zawinie. Ładny szczubel. A, o kurczę, będzie chyba spod 70 będzie. Piękna ryba. I wypadła gumka. Dawaj no go tu do środka. 75-70 w tym przedziale. Dobra, oficjalny pomiar. Ładny, gruby szczubel. Nie odpływaj, nie odpływaj. No na szczęście tu się krzywda nie stanie na tej gumie, nie? Dobra, czekaj, tu na równej położymy. Długo zaraz kunę pod skrzelko złapię. I się skończy. Co, już ci pomagam. 72 centymetry. Bardzo ładnie. Ładny, gruby szczubel. Piękny, warciany szczupak. No, zwarty większego nie widziałem. Ja też szczerze. Większego jeszcze zwarty nie złowiłem. To był największy w tym momencie z rzeki. I go wypuszczamy ładnie. No, czyń honory. Sam się wypuścił. Chciałem, żeby było ładniej, ale niestety. Sam się wypuścił. Także ja mówię, że dzień jest już udany. Jestem zadowolony. Także dla mnie jest spoko. Cokolwiek złoje będzie już tylko jako bonus w tym momencie. Dobra, kratki. Gratulacje. Dobra, łowimy dalej. Łowimy dalej, tak jest. Zielony kolejny? Aż, wypiął się. Wypiął się. Mały zielony. Ale tutaj mi zrobił, zakotłował. Mały zielony. Och. Mogłem go trochę bardziej zdecydowanie podciągać, ale... Więc tak, słuchajcie. Przed chwilą miałem branie i była duża, duża ryba. Nie nagrała się w ogóle, bo myślałem w pierwszej chwili, że to był wymiarowy szczupak, ale mówię, w pierwszej chwili myślałem, że w poprzednim braniu, że to był jakiś zaczep, a ten zaczep nagle ożył i zaczął jechać ostro w stronę trzciny, ale się po chwili wypiął. Śluz był na żyłce, na plecionce, więc myślę, że to mógł być jakiś leszcz spory za kapotę. No a teraz, słuchajcie, miałem szczupaka, drugi już dzisiaj. Wymiarowego. Prawdopodobnie wymiarowy. No widziałem go. Ale niestety się wypiął. No, zobaczymy, może coś się jeszcze uda złowić. A zobaczcie, łowię w tej chwili na takiego kajteszka małego. Na bank się teraz nic nie złowi, nie? Jak będę nagrywał. Na bank. Może ty coś złowisz. Ale fajnie, też takie delikatne oko, ma takie cyk. I też gdzieś widziałeś, musiał być za czubeczek zapięty. No ale no, nie zostawił ani śladu nawet na gumie, nie? Ja tu dziesiątką pukam i kurde pukam. Ja ósemkę puściłem. Tak, widziałem taki pierwszy,
Ja już na dzisiaj kończę, niestety żadnego sandacza nie udało się złożyć ani mi, ani Jackowi. Jakieś tam styki były. Ale bardzo, bardzo słabo. Ten ładny, duży szczupak, oprócz tego jeszcze jednego szczupaka miałem, to widzieliście, kawałek holu, niestety się wypiął przy samej łódce. No i miałem coś dużego, co zostawiło śluz na plecionce, ale to po prostu jak, no po prostu najpierw martwy opór, a potem zaczął jak torpeda płynąć w kierunku brzegu, nie mogłem nic zrobić, po prostu się wypiął w którymś momencie, nie wiem czy to był leszcz duży bardzo za kapotę, czy może jednak sumek, nie mam pojęcia, bo nie udało się ryby złowić. Mam nadzieję, że filmik Wam się mimo wszystko podobał i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Jeszcze raz, cześć!